Zobacz. Super, dziękuję. Zapraszamy. Tak, Tomek miał zapowiadać w ogóle. To jest Staś z Mozilli, tak, dam ci mikrofon, zapowiedz Stasia. A, okej. Okay. Cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że znowu się udało tyle osób przyciągnąć. Tak jak mówiliśmy w sumie od poprzedniej edycji planowaliśmy ściągać prelegentów spoza Poznania, no bo ile można w kółko oglądać te same twarze. Ostatnio nam się troszkę to niestety nie udało, tym razem nam się udało. Przyjechał do nas Staś mało lepszy aż z Warszawy. Też byłem bardzo zaskoczony, że dał radę przyjechać, na co dzień pracuje w Mozilli i opowie nam o swoim bocie do Messengera, bo chyba warto rozmawiać. Jak nie ma się z kim rozmawiać, no to trzeba było to napisać. Tak. Czy dobrze mnie słychać z takim mikrofonem tutaj? Super. To jeszcze sekundkę, ja się tutaj przełączę. Trochę się stresuję, bo jak zgłaszałem propozycję tej prezentacji, to wiedziałem, że jest materiał na godzinę, więc napisałem, że jest na 45, a Zbyszek powiedział, że mam 30 minut. Więc wyciąłem prawie połowę. Mam nadzieję, że to będzie się trzymał kupę. To jest tutaj? A jak się robi w Firefoxie polskim? W 11! Ja myślę, że można spytać kogoś, kto pracuje w Mozilli. Super. Jeszcze tylko sprawdzę, czy to działa. Ekstra. Dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o rowerynce. Pogoda jest średnio rowerowa. Niemniej mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się spodoba. Rowerynka jest bardzo, bardzo, bardzo prostym botem na facebookowego Messengera. Właściwie całą zasadę działania można streścić w... Tutaj sobie nacisnę jeszcze start. W trzech obrazkach. Wysyłacie swoją lokalizację, swoje położenie. Rowerynka odpowiada listą stacji, na których znajduje się przynajmniej jeden rower miejski. Punkt trzeci jest małym oszustwem, bo rowerynka już w ogóle nie zajmuje się wypożyczeniem tego roweru. Trzeba podejść do tej stacji albo użyć aplikacji Nextbike. Więc super banalny pomysł do zaimplementowania w jeden wieczór, no może w weekend. Nie? I faktycznie... Jak się robi, żeby... Fokus straciłeś na okienku. Chyba tak, dziękuję. Faktycznie nie ma tej rowerzynki też tak dużo, skoro jest taka prosta. Cały kod to jest 800 linii JavaScriptu. Więc tak naprawdę można by pomyśleć, że nie ma o czym rozmawiać. Kurtyna, dziękuję. No z tym, że za tymi 800 liniami kryje się pewna podróż i chciałem dzisiaj podzielić się z Wami tą podróżą, bo tych 800 linii to jest wydestylowany efekt końcowy pewnego procesu. I ten proces był usiany różnymi fuck-upami i przeszkodami, więc tak naprawdę być może lepszym tytułem dla tej prezentacji byłoby jak to, co miało zająć weekend, zajęło mi tydzień i ile razy przy okazji potknąłem się. Faktycznie zajęło mi to tydzień, byłem wtedy na urlopie i mierzyłem czas i wyszło mniej więcej tak 8-7 godzin dziennie. A motywacją do tej prezentacji w ogóle jest ten tweet Matta Hewego, który powiedział, że za każdym razem, kiedy słyszę, jak ktoś mówi, a zrobimy to weekend, to przypomina mu się taki wykres, który pokazuje, jak Slack decyduje, czy wysłać powiadomienie. No i ten wykres, jak się spodziewacie, wygląda bardzo skomplikowanie. Jest mnóstwo edge case'ów, mnóstwo trzeba wziąć pod uwagę. I ogólnie dla mnie jest taką ilustracją tego, że wydawanie software'u jest usiane różnymi edge case'ami i różnymi okolicznościami, uwarunkowaniami, o których na początku nie myślimy. Czyli wszystko, co wydaje się proste, zazwyczaj jednak okazuje się o wiele bardziej skomplikowane. I nie inaczej było z rowerynką. Motywacją albo inspiracją do zrobienia rowerynki był taki artykuł, który przeczytałem 3 lata temu. Futures of Text, bardzo polecam. Autor bardzo chwali nowojorską agencję transportu publicznego za to, że udostępnili takiego bota, który działa przez SMS-a. Wysyła się adres, a bot odpowiada, za tyle minut przyjedzie kolejny autobus. I on chwalił różne rzeczy i aspekty, natomiast mnie w pamięci najbardziej utknęło to zdanie, że nie musiał w końcu ściągnąć jeszcze jednej pieprzonej aplikacji, że po prostu działa przez SMS. W ciągu ostatnich 2 lat wiele firm chyba też zaczęło zauważać te zalety interfejsów czatowych.
więc zaczęły się pojawiać boty, które ustawiają spotkania, pomagają na Slacku, robią jakieś notatki i tak dalej. Jest ich mnóstwo. Jak się pojawiły boty, to zaczęły pojawiać się też platformy, więc to jest chyba IBM-owy Watson, Microsoft ma swój bot framework, Amazon, pojawiły się startupy, tutaj Howdy, które się tym zajmują, no i oczywiście Facebook wszedł ze swoją platformą Messenger. Strasznie się tym zajarałem na początku roku i postanowiłem, że zrobię bota. I byłem taki super, Jezu, muszę zrobić bota, wszyscy mówią o tych botach, muszę zrobić bota, będzie jakiś super ten bot, będzie ekstra, będzie wspaniały, najwspanialszy. I w ogóle umiem kodować, więc na pewno uda mi się zrobić bota, nie? To musi być całkiem proste. Jestem cały taki, chcę zrobić bota. Mam świetne rozwiązanie, jaki jest problem. Jaki problem chcę rozwiązać tym rozwiązaniem, nie? Więc jakby pierwszy błąd, jaki popełniłem, to że zacząłem od dupy strony. Zacząłem od rozwiązania, nie wiedząc tak naprawdę, co chcę zrobić, ale tłumaczę sobie to zawsze tym, że dużo się nauczyłem. Nie? To takie fajne zdanie. Dużo się nauczyłem. Musiałem znaleźć jakiś problem i pomyślałem o rowerach, dlatego że w marcu Veturilo Warszawskie otworzyło nową stację. To jest autentyczne zdjęcie z dzisiaj rano z mojego balkonu. I tam jest jeden rower na stacji. Tuż pod moim blokiem ta stacja stanęła. I pomyślałem, kurczę, super, boty, lokalizacja, stacje, rowery miejskie, sprzedałem samochód w zeszłym roku. Zrobię takiego bota jak rowernik. Co innego, że wystarczy, że wychylę głowę przez okno. I ja wiem, czy tam są te rowery, czy nie. Ale spoko, jakby to zrobiłem. Wymyśliłem nazwę rowerynka, kupiłem domenę rowerynka.pl i to była połowa marca. I wymyśliłem sobie, że na pierwszy dzień wiosny, 21 marca, zrobię oficjalny launch mojego bota. I tutaj zaczynam moją historię. Dzień pierwszy to jest środa, czyli T-7. W środę zaczynam od początku. Kupuję VPS-a, konfiguruję na nim Nginx-a, bo wszyscy mówią mi, że jest super. Uczę się konfigurować Nginx-a przy okazji. Messenger wymaga, żeby domena była na HTTPS, więc uczę się o Let's Encrypt, ale w marcu Let's Encrypt jeszcze nie wspiera automatycznie Nginx'a, więc od razu już sobie utrudniam życie. Taki motyw przewodni tej prezentacji. Ale okej, udaje mi się to zrobić ręcznie, generuję sobie certyfikat, konfiguruję tego Nginx'a, buch. Wstawiam jakiś trzylinijkowy serwer Node, on zawsze odpowiada cześć i tyle. Pierwszy dzień załatwiony, jestem zadowolony, zacząłem od infrastruktury zamiast od prototypu, super. Drugi dzień, czyli czwartek. Zaczynam czytać doksy Messengera, które są świetne. Bardzo mi się w ogóle podoba podejście ich do tematu, bo nie ma jakichś super dashboardów, w których wszystko się konfiguruje, a zamiast tego wszystko ustawia się zapytaniami do API. Robi się requesty, to jest bardzo dobrze udokumentowane i fajnie się z tym pracuje. Założyłem aplikację w tym developers.facebook.com, skonfigurowałem ją, ustawiłem webhooka, to działa tak, że user będzie wysyłał rzeczy do Messengera, Messenger będzie wysyłał do mojego webhooka, ja na moim serwerze zrobię business logic, odsyłam i wszystko jest super. Nie, tu zrobiło się na zielono, ekstra, jedziemy dalej. W dokumentacji wyczytałem, że oprócz tego, że boty mogą gadać, jest taki fajne coś, co nazywa się Quick Replies. To jest taki bardzo podstawowy interfejs. Jeżeli spodziewamy się jakiejś odpowiedzi od usera, to zamiast kazać mu ją wpisać, to można zaproponować taki guzik, który można wcisnąć, pewnie to widzieliście. No mnie w szczególności interesuje guzik wyślij lokalizację, bo chciałbym, żeby ludzie wysyłali mi swoje położenie. Więc pod koniec czwartku mam taki super prosty prototyp, który przyjmuje na impulsie tę lokalizację, wyrzuca ją i wysyła zahardkodowaną listę 12 rowerów, trzech stacji z 12 rowerami na Świętokrzyskim. I nic więcej ten bot jeszcze nie robi wtedy, oprócz tego, że odpowiada nie rozumiem na wszystkie inne pytania. Z kropką na końcu. Tak jest. Dzień trzeci, to jest piątek. W piątek zastanawiam się, skąd wziąć dane o rowerach. I wiem skądinąd, że jest taki projekt w Warszawie, który nazywa się Dane po Warszawsku, który to jest w ogóle dziecko konkursu sprzed 2 lat. Warszawa udostępniła wtedy bardzo dużo zbiorów danych.
To jest fajnie opisane, dostępne. Wszystkie endpointy nie mają nazw, tylko mają ID-ki. To jest w sumie całkiem niegłupie. Nie można się zdziwić, że coś jest głupio nazwane. I więc są takie dane. Alternatywą do tego byłoby skorzystanie z API Nextbike'a, czyli źródła, ale to API jest w XML-u, ten XML jest gigantyczny i ma dane o wszystkich rowerach na świecie. Jakoś tam trzeba by to pewnie filtrować, więc myślę sobie, dobra, skorzystam z danych po warszawsku, oni to fajnie dają mi w JSON-ie, a co więcej, zapytanie, które tam wysyłam, bierze argument circle, dokładnie to, czego potrzebuję. Jedno miejsce, jedno położenie i promień dookoła tego punktu, prawda? I zwraca wszystkie stacje Veturilo dookoła tego punktu. Ponieważ jest to MVP, to myślę sobie, że zachowam się jak prezydent Warszawy, jak i zrobię to tylko dla Warszawy, ale uzasadniam to tak, że jeżeli wypali w Warszawie, jeżeli spotkam się z dobrym przyjęciem, to wtedy będę mógł pracować nad innymi, dodaniem innych miast, a na razie skupię się na tym, co wiem, że zadziała, mogę przetestować i przede wszystkim no, mam te dane już podane na talerzu, prawda? Więc grzechem byłoby nie skorzystać. I pod koniec tego dnia, pod koniec tego dnia udaje mi się to zintegrować, działa to super, po prostu zwracam mi JSON-a i tyle, nie? Jakby przekształcam to, wysyłam i jak wysyłam rowerynce swoją lokalizację, to dostaję faktycznie rowery. Więc tego samego dnia jeszcze myślę sobie, ja zrobię stronę landingową, bo mam tę domenę rowerynka.pl. Teraz jak dzisiaj o tym myślę, to pewnie nie była dobra decyzja, bo tam nikt prawie nigdy nie wszedł. Narysowałem jakiś taki super zaawansowany design, wyszedł inaczej, ale to i tak było fajne. Nauczyłem się dużo o tym, jak na przykład robić takie grafiki, jak tutaj z tym telefonem. Nie wiedziałem, że na konsoli Google'a, tym androidowej, po prostu jest coś takiego, co nazywa się Device Art Generator. iPhone ma coś, Apple ma coś podobnego z takimi ładnymi dłońmi. Spodziewałem się, że użytkownicy, jeżeli już będą wchodzić na tą stronę, to raczej ze swoich telefonów, bo Messenger głównie działa na telefonach, więc upewniłem się, że to ładnie się wyświetla na mniejszych ekranach. Byłem absolutnie zachwycony atrybutami HTML-owymi do elementu IMG. Nie wiedziałem, że to istnieje, mało robię frontendu. Atrybut sizes i source set. Kto wie, co to robi? Tutaj tak? Jakieś 10 osób, może 15? Super. To tak szybko odświeżę. W sizes definiuje się media queries oraz szerokość elementu. Zresztą to widać, tutaj wszystko jest świetnie wytłumaczone. Szerokość elementu, szerokość obrazka dla tej media query, a podczas kiedy source set dostaje listę plików źródłowych z ich szerokością. I to jest super, bo to przeglądarka wybiera, w zależności od tego, jakie jest DPI, czy to jest retina, czy nie, jaka jest szerokość ekranu, który z tych plików ściągnie, żeby to super wyglądało i było zawsze wyraźne. Więc bardzo, bardzo fajna, bardzo fajny kawałek wiedzy. Oczywiście działam na Facebooku, więc cały ten Open Graph zgłębiam i ustawiam tutaj jakieś obrazki do szerowania. One muszą być w jakimś idealnym rozmiarze, 600 na ileś tam, czy tam 1200 na ile, już nie pamiętam. Więc robię tak, przygotowuję taki obrazek. Chciałem mieć jakieś takie pozytywne, że jest połowa marca, nie? Jest brzydko i szaro. Chciałem mieć pozytywne, słoneczne, wiosenne zdjęcie. Więc wrzucam to w tle słynne warszawskie góry. I jest to też małe oszustwo. Zaraz potem myślę sobie, może to samo zdjęcie wrzucę jako cover photo na mojej stronie facebookowej. Aha, tu jeszcze przetestowałem, że to działa. Jest taki fajny sharing debugger na Facebooku. Ale oczywiście na cover photo na stronach facebookowych jest innych rozmiarów, trochę szersze. Więc zrobiłem taką jakąś atrapę, dorzuciłem tam jeszcze jeden screenshot. No i byłem całkiem zadowolony z tego, jak to wygląda. Ostatnia rzecz dla strony rowerynka.pl to jest favicona, ale jak zacząłem czytać, ile trzeba ustawić tam rzeczy, to nawet to, że znalazłem ten favicon generator, mnie nie przekonało i ostatecznie wrzuciłem po prostu 48 na 48 pikseli i zapomniałem o tym już. Trudno. To był... Który dzień? Był piątek, nie? Cały czas. Wysłałem kilku znajomym, w tym mojej siostrze, informacje o rowerynce, prosiłem, żeby przetestowali i Julka zaraz potem odpisuje mi, że
z takim screenshotem, że napisała do rowerynki, ale nic nie dostała z powrotem. Nie? Więc ja testuję i u mnie działa. Julka spróbuje, na pewno coś zepsułaś, spróbuj jeszcze. No, nie działa, nie odpowiada. Zaglądam w logi i oczywiście chodzi o jakieś uprawnienia. Ja jestem adminem, więc mi wszystko wolno, a Julka nie może. Okazuje się, i wrócę tutaj do screenshota, który już raz pokazałem, że troszeczkę zbyt wcześnie ucieszyłem się, kiedy tutaj zobaczyłem zielone zakończono, dlatego, że tu jest napisane, aby otrzymywać wiadomości i inne zdarzenia wysyłane przez użytkowników, aby otrzymywać wiadomości. W szczególności tu nie jest napisane, aby wysyłać wiadomości. Żeby wysyłać wiadomości, trzeba mieć pozwolenie Pages Messaging, a żeby mieć to pozwolenie, trzeba przejść Facebookowe review. Więc jest piątek wieczorem, mam prototyp, ale właśnie dowiaduję się, że muszę jeszcze wysłać to do Facebooka, oni muszą to przejrzeć, a chciałbym wystartować we wtorek. Wypełniłem ten formularz, to nie było na szczęście zbyt skomplikowane i na tym zakończyłem piątek. Prawdziwa przygoda zaczęła się w sobotę. Dlatego, że inny kolega, któremu wysłałem rowerynkę do testu, zwrócił uwagę na to, że czasami dzieje się tak, że wysyła jakąś lokalizację rowerynce, rowerynka na to w pobliżu nie ma żadnych rowerów. Wysyła dokładnie tą samą lokalizację minutę później i dostaje informację o rowerach. Zacząłem to testować i debugować i doszedłem w końcu do tego, że jeżeli między tym pierwszym położeniem a tym drugim położeniem nie minie 30 minut, to drugie zapytanie zwraca dobre informacje. Natomiast jak minie 30 minut, to zawsze pierwsze jest błędne. No i to zaczyna śmierdzieć jak taki darmowy plan na Heroku, nie? Że po prostu Urząd Miasta Stołecznego Warszawa postawił to API. No nie wiem, nie mam pojęcia. Napisałem do nich maila, dlaczego tak się dzieje. Faktem jest, że wymaga mi się to, jeżeli jest dostatecznie długa przerwa między zapytaniami. Myślę sobie teraz tak. Oddałem tę apkę do review. We wtorek chcę ją wystartować. Robię MVP. Chcę na maksa po prostu zoptymalizować moje MVP. W jaki sposób upewnić się, że ten serwer nie będzie mi zasypiał? MVP, nie? Jakby szukamy wszystkich możliwych rozwiązań, zanim rozwiążemy prawdziwy problem. Więc ustawiłem na moim serwerze Krona, który to 20 minut pingał to API. I po dwóch godzinach ono padło i już nigdy nie wstało. Jak dawałem tę prezentację w Katowicach 31 maja, to cały czas nie wstało. Być może zbanowali mój API key, nie mam pojęcia. Cieszę się, że to się stało w sobotę, a nie we wtorek, kiedy już zlunchowałem rowerynkę. Ale niemniej, jest sobota rano. Ja mam tą apkę, która czeka na review Facebooka i ona w ogóle teraz już nie działa. Nawet nie to, że czasami działa, a czasami nie. Ona po prostu przestała działać, nic nie zwraca. Więc hej, pamiętacie, Nextbike ma dane w XML-u. No dobra, jak się parsuje XML w Node? Oczywiście są dwa rozwiązania. Pierwsze... Proszę? To bym chyba nie skończył w tydzień. XML2.js konwertuje XML-a do JSON-a, a libxml korzysta z jakiegoś natywnego komponentu, ma w ogóle XPath-a i super, wszystko działa. Nie wiedziałem, który wybrać, nie wiedziałem, który jest szybszy i lepszy. Wypisałem szybko dwa benchmarki. Tak wygląda praca z tym pierwszym, czyli JSON-owym. Ten JSON jest trochę taki dziwny, na przykład tutaj. To oznacza, że to jest ten element place. Bierze się to stąd, że ciężko się parsuje XML-a, nie mając jego schema, prawda? Bo nie wiadomo, czy tam będzie jeden, czy będzie dużo tych elementów, więc ten JSON był taki sobie. Tak wyglądał benchmark do tego natywnego rozwiązania. I ostatecznie zdecydowałem się na to, dlatego że było trzy razy szybsze i miało też tego XPath-a, które w sumie, nie wiem, jakoś tak się kiedyś chyba przejąłem z internetu i z forów różnych niechęć do XPath-a, ale to nie jest zła technologia. Na przykład pomyślałem, że można by zrobić coś takiego. Można bardzo łatwo z tego XML-a wyciągnąć od razu na poziomie parsowania listę wszystkich stacji, na których jest przynajmniej jeden rower. Ostatecznie tego nie robię, dlatego że chciałem mieć oddzielny komunikat dla sytuacji, kiedy pytacie w miejscu, w którym w ogóle nie ma żadnych stacji, albo w miejscu, gdzie są stacje, ale są puste. Tak jak mówiłem, ten libxml był trzy razy szybszy, co nie ma jakiegoś super znaczenia, ale zdecydowałem się na to. Więc teraz mam
mam apkę, która... to już chyba jest... Czekajcie, nie wiem. Ten slajd miał tutaj być? No tak czy siak, to tutaj chyba chciałem pokazać, że to już zadziałało. Udało mi się zrobić tylko dla Warszawy znowu, czyli znalazłem, że ten Nextbike'owe API, to Nextbike'owe API wspiera argument City, dostaje wtedy ID miasta i dostają wtedy tylko XML dla Warszawy, dzięki czemu nie pobieram tych tam megabajtów danych. I kiedy zacząłem, kiedy już to zaimplementowałem i to mi zadziałało, to pomyślałem, że raz się uspokoiłem, będzie ok dla review. I później zacząłem dodawać malutkie smaczki. Generalnie wyszedłem z założenia, że mam już tę korową funkcjonalność i teraz chciałbym ją obudować jakimiś małymi detalami, których być może nikt nie zauważy, ale które sprawią, że experience korzystania z tej aplikacji będzie bardziej kompletny. Więc na przykład jak ktoś pyta o rowery, dostaje listę, może odpowiedzieć dzięki i rowerynka wtedy odpowiada do usług, albo tam polecam się, nie ma sprawy, żaden kłopot i tak dalej. Jakieś takie szczegóły. Oprócz tego zdaję sobie sprawę z tego, że fajnie jest mieć jakiegoś easter egga zawsze, nie? To jakoś zawsze pomaga. Więc pomyślałem, że w momencie, kiedy wykryję, że użytkownik wysłał mi kciuka, to odpiszę gifem. I wyszedł jakiegoś gifa. Znalazłem takiego gifa, który tak wygląda, po prostu facet przybija piątkę z światłą na przejściu dla pieszych, ale skoro już napisałem ten kod, który randomizuje mi to do usług i nie ma sprawy i polecam się, to może znajdę kilka gifów i będę randomizował te gify i będę wysyłał różne gify, będzie w ogóle śmieszne i ekstra. No więc zacząłem szukać tych gifów i super, naprawdę, szukam tych gifów, tak więcej po dwóch godzinach zastanawiam się, co ja robię z moim życiem. Szukam gifów, ekstra. Więc stop, robię MVP, będzie jeden gif, nieważne, że mam ten kod, po prostu jeden gif i tyle. I tak kończy się sobota. W niedzielę natomiast pomyślałem, że skoro już zaimplementowałem tego XML-a, to może przyznam przed całym sobą, że Warszawa nie jest jedynym miastem w Polsce i zaimplementuję rowerynkę dla innych miast. Nextbike wtedy w marcu wspierał około 10 miast. Dzisiaj ta mapa wygląda tak, to jest 28 miast w Polsce. Nie chcę robić reklamy, ale całkiem fajnie to się rozwinęło i rowerynka działa ze wszystkimi z tych miast. Więc jak to teraz zrobić? Każde miasto w XML-u jest opisane jako obiekt city, który ma identyfikator, nazwę i współrzędne geograficzne centrum. Więc naiwnie myślę, że wystarczy, że jak user wyśle mi jakąś lokalizację, to zmierzę jego dystans do wszystkich centrów, wszystkich znanych mi miast, wybiorę najbliższe i tam będę już szukał tych rowerów. Jak się mierzy dystans po kuli? Nie wiem, ale znalazłem jakąś bibliotekę. Mam dwa metody. Jedno jest getDistance, a drugie to jest getDistanceSimple, które jest szybsze, a mniej dokładne. Więc skorzystałem z tego i to zadziałało. Natomiast okazało się, że jest to bardzo naiwne podejście, dlatego że, i tutaj podam przykład Warszawy, centrum Warszawy jest tutaj, a tutaj jest Ursus, który jest częścią Warszawy, w którym są stacje rowerowe, a tutaj są Michałowice, które są oddzielną gminą i mają swój własny rower gminy. Więc wracając, jeżeli ktoś mi wyśle oczywiście to położenie, to mój super algorytm pomyśli, że jest w Michałowicach i nie pokaże żadnych rowerów z Ursusa i z Warszawy. Dodatkowo okazuje się, że no znowu przykład Warszawy, ale to działa w kilku innych miastach. Jest Warszawa, która ma 52.21, ale w tym XML-u, tak go przeglądałem, jest też coś, co nazywa się stacje sponsorskie Nextbike Rio. I to jest jakby to samo miejsce, ale inne miasto. I w Poznaniu jest tak samo na przykład. Czyli jak jakieś centrum handlowe chce zrobić sobie deal z Nextbike'em, to oni wtedy otwierają specjalną stację dla tego centrum handlowego i oficjalnie, czy ona technicznie nie jest częścią systemu miejskiego. Oczywiście to jest wszystko kompatybilne i wygląda tak samo obrandowane, ale w API zwraca to jako oddzielne miasto, które po prostu jest w tym samym miejscu co Warszawa albo Poznań. Więc tak naprawdę mam ten problem nawet bez tych Michałowic, bez Świdnika i bez Gliwic i Tychów. Super. Na szczęście w API, czy w tym XML-u
Oprócz tych danych o centrum jest jeszcze coś, co nazywa się bounce. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Jakiś taki zakres może? Taki prostokąt geograficzny, który opisuje najbardziej skrajne punkty tego miejsca. Więc tak naprawdę dla przykładu warszawskiego mam coś takiego. To jest ten zakres Warszawy, to jest zakres tych stacji sponsorskich, tu są Michałowice, tutaj Grodzisk Mazowiecki. I to, co chcę zrobić, tak sobie to wymyśliłem, to jeżeli użytkownik wyśle mi punkt, to chcę rozszerzyć ten punkt, kilometr może dwa, po to, żeby obsłużyć też te przypadki, kiedy ten punkt jest tuż za prostokątem i zobaczyć, z którymi z kwadratów się przecinam. Jakimś tam prostą detekcją kolizji generalnie. Super. Jak teraz wziąć ten punkt i go rozszerzyć o 2 kilometry? Nie można zrobić czegoś takiego, dlatego że jesteśmy na kuli i jeden stopień albo jedna minuta geograficzna odpowiadają różnej liczbie kilometrów w zależności od wysokości geograficznej. I tutaj muszę wam się pochwalić, bo pierwszy raz w życiu chyba przeczytałem źródła zewnętrznej biblioteki, z której korzystam w jakimś projekcie. I okazało się, że ten geolib ma nieudokumentowaną metodę, która nazywa się Get Bounce of Distance, która robi dokładnie to, czego potrzebuje. Więc super, skorzystałem z tego, żeby podsumować. Zaczynam od punktu użytkownika. Chcę szukać rowerów w promieniu 2 km, ale robię z tego tak naprawdę bounce, prawda? I później sprawdzam bardzo prosto, czy które kwadraty miast przetną się z tym. Poniedziałek, dziękuję. A to oznacza, że może tutaj zabrakło slajdu, bo udało mi się to zrobić, to zadziałało. Pod koniec niedzieli miałem rowerynkę, która obsługuje już wszystkie miasta w Polsce. Wybrałem w ogóle taką prostszą metodę, bo te bounce trzymam po prostu zahardkodowane w kodzie. Wyszedłem z założenia, że hej, przecież Nextbike nie będzie dodawał tak dużo miast. Oczywiście dodał 18 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, więc może to nie była najlepsza decyzja, ale jakoś tam się skaluje. W poniedziałek rano pomyślałem, że fajnie było mieć taki interfejs. To się wzięło z testów akurat, dlatego że parę osób, którym pokazałem rowerynkę, nie wysyłało swojej lokalizacji, tylko ją wpisywało. Z różnych powodów. Na niektórych telefonach ten guzik w ogóle się nie pokazuje, wyszli lokalizację. Inni użytkownicy nie dali Messengerowi pozwolenia na sprawdzanie lokalizacji na telefonie. A z kolei użytkownicy Messengera na desktopie czasami nie mogą wysłać lokalizacji, bo ich desktop nie ma tej informacji. Więc pomyślałem sobie, może zrobię tak, że ktoś pisze, ja wtedy zrobię jakiś autocomplete, ktoś mi potwierdzi, czy chodziło o to miejsce i ja już wtedy będę wiedział, że to jest jakieś konkretne miejsce i będę miał współrzędne geograficzne tego miejsca, znajdę rowery dookoła tego miejsca. Najkrótsza i najnudniejsza część mojej prezentacji. Użyłem do tego Google Places API, które jest wspaniałe, zadziałało świetnie i nie było z nim żadnych przygód. Jest autocomplete, czyli najpierw sprawdzamy, co Google myśli, że ten string oznacza i zwraca jakieś ID-ki miejsc. A później po tych ID-kach można poprosić o więcej informacji za pomocą details i dostaje się wtedy współrzędne geograficzne tego miejsca. Ile zapytań miesięcznie masz gratis? 100 tysięcy? Czy nie pamiętam, 25 tysięcy? Jakoś tak. Rowerynka w ogóle nie jest high volume, o tym też za chwilkę, więc spokojnie wystarczy. I teraz tak, jak tam z czasem? Żeby zaimplementować taki interfejs, to na tym etapie, tak mnie nieważne, rowerzynka musi gdzieś pamiętać, o co chodziło. Po to, żeby w kolejnym kroku znaleźć te rowery dookoła Pałacu Kultury i Nauki. Do tej pory wszystko, co zrobiłem w rowerynce, jest absolutnie bezstanowe. Pytanie, odpowiedź. Dlatego, że nie chcę mieć stanu. Nie chcę nic trzymać, nie chcę nic wiedzieć o użytkownikach. Na wszelki wypadek wolę nic nie mieć. Natomiast tutaj zgodziłem się z samym sobą, że spróbuję trzymać chociaż na razie w pamięci w ogóle, trzymać tylko to miejsce, które wybrał wcześniej użytkownik. I teraz tak. Będę miał stan i będę miał asynchroniczne API do pytania Google'a, do pytania Nextbike'a,
do gadania z Messengerem. A jak mam te dwie rzeczy, to będą race conditions. Muszą być, prawda? I to dużo może być. Więc spróbowałem zastanowić się, jak obejść ten problem, jak go rozwiązać jakoś metodycznie. No i to nie trzeba było daleko szukać. Powstał paper, który opisuje maszynę stanu. Ten paper napisał Mealy, a rok później, w 1956, Moore zgeneralizował tę maszynę stanu i nazywamy to maszynami stanu Moore. Fajnie się o tym czytało, to było bardzo ciekawe. Super w ogóle, że te problemy zostały rozwiązane prawie 70 lat temu i cieszę się, że nie musiałem tego wymyślać na nowo. Zacząłem sobie rysować taką prostą maszynę stanu. Kilka razy to mi nie wyszło, ostatecznie mniej więcej zdecydowałem się na coś takiego. Bardzo krótko, bo też nie wiem, czy doskonale to rozumiem, ale różnica między tymi dwoma typami maszyn stanu jest taka, że u Mealy'ego, czyli tej prostszej, zazwyczaj jest mniej stanów, a outputy maszyny zapisuje się na tych tranzycjach tutaj, tych przejściach. Natomiast u Moore'a tu mamy tylko input, czyli input tylko decyduje, dokąd idziemy, a output jest w stanie. Czyli w zależności od tego, w jakim stanie znaleźliśmy się, taki będzie output tego bota w tym przypadku. Ja się zdecydowałem na prostszą wersję, czyli na tego Mealy'ego, ale one są właściwie tożsame. I czy to jest źle podpisane w ogóle? Teraz sobie one są tożsame i są jakieś przekształcenia, które pozwalają przejść między jedną a drugą. Napisałem prosty, dosyć prosty kod, który mi to obsługuje. I byłem zachwycony, bo za pierwszym razem po prostu zadziałało. I od 21 marca nie miałem ani jednego bugu na produkcji, albo buga na produkcji, związanego z tym, że ktoś wysłał coś za szybko albo coś. Nie traktujcie tego jako zaproszenie do stres testowania rowerynki, ale jestem całkiem zadowolony z tego, jak to wyszło. Czyli to jest poniedziałek. W poniedziałek mam już ten cały system podpowiadania, więc wracam jeszcze do tego pomysłu z GIF-ami. Bo wiecie, jak to jest? W ogóle jestem strasznie zajarany. Chcę jak najwięcej pisać rzeczy, robić. Jaram się tą rowerynką, muszę czekać ten review. Dopiero nazajutrz jest ten mój oficjalny lunch, jeżeli to się uda. Więc wymyślam sobie kolejne rzeczy i piszę, żeby zrobić te GIFy. Pomyślałem, że zamiast zbierać GIFy i znowu tracić 2 godziny albo i więcej, skorzystam z API. GIFy wystawia API, to mają to w becie i trzeba tam indywidualnie to requestować, więc napisałem do nich maila, a oni po prostu odpisali, że pewnie, czemu nie. To było całkiem fajne, napisali po prostu w ciągu kilku minut i w ten sposób rowerynka dostała easter egga, który zwraca GIF, losowe GIFy na frazę high five. Jak się wyśle kciuka, jak się wyśle naklejkę, albo jak się wyśle obrazek. To był poniedziałek wieczorem i kiedy tym się zajmowałem, to dostałem w końcu maila, że rowerynka pomyślnie przeszła review, więc teraz już byłem w ogóle gotowy na start we wtorek rano. Poniedziałkowy wieczór spędziłem jeszcze badając, jak może zrobić tak, żeby każdy restart rowerynki nie zabijał tych wszystkich konwersacji, które ludzie z nią prowadzą, dlatego że trzymam ten stan w pamięci na razie. Więc zainstalowałem Redisa na tym moim serwerze. Bardzo łatwo to się integruje z Node'em, jest super biblioteka do tego. Biblioteka ta wszystko chyba zwraca w promisach. I to był najprzyjemniejszy refaktor w moim życiu chyba. Bo jedyne, co zrobiłem, to do mojego obecnego synchronicznego kodu dodałem jeden async i dwa awaity i wszystko zadziałało po prostu. Teraz nagle cały ten stan był trzymany w Redisie i można było asynchronicznie go odpytywać. Więc to było naprawdę super. I przychodzi w końcu siódmy dzień, 21 marca. Tego dnia już jestem gotowy, chociaż prawie, dlatego że, sekundkę, chciałem jeszcze nagrać screencast. Już prawie wszystko mam gotowe. Chcę, żeby ludzie zrozumieli szybko, na czym polega rowerynka. Więc chciałem nagrać screencast. Żeby nagrać screencast, muszę
pogadać z rowerzynką. Żeby pogadać z rowerzynką, muszę mieć konto na Facebooku. Nie chcę używać mojego własnego, bo tam pojawiają się informacje o moich znajomych i nie chcę, żeby to było widać w tym screencastie, więc założyłem fejkowe konto, co jest nielegalne, czy niezgodne z zasadami użytkowania Facebooka. Facebook do dzisiaj wysyła mi mnóstwo maili, mówiąc, że mam nowe powiadomienie albo stać wróć na Facebooka. Facebook mówi mi też, że you have more friends on Facebook than you think. Bo stałeś dużo dobry, nie ma żadnego znajomego na Facebooku. Zanim nagrywam ten screencast, pomyślałem też, że ponieważ siedzę właśnie w moim mieszkaniu, kiedy to robię, w momencie, kiedy nacisnę wyślij lokalizację, to telefon defaultuje do mojej bieżącej lokalizacji, więc de facto nagram na screencastie położenie mojego mieszkania. Więc zastanawiam się, dobra, jak to sfejkować. No i jest zaskakująco dużo aplikacji do fejkowania położenia telefonu. Przez chwilę tylko zastanawiałem się, dlaczego tak jest, a później znalazłem to review. Szybko zrozumiałem, dlaczego tak jest. Udało mi się to zrobić, znalazłem aplikację, która fejkuje położenie. Tutaj były jeszcze jakieś straszne perypetie, bo w pewnym momencie zablokował mi się jakiś guzik, ten screencast mi się rozbił na dwa, później używałem tylko Linuxa, nie wiedziałem, jak połączyć te dwa pliki, jakieś, już w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje, wiecie, jakieś FFmpeg, coś tam, nie, koniec. O 11.09 wrzucam na stronie rowerynki ten screencast i oficjalnie startuję. No dobra, czyli to się udało. Udało się w 7 dni z perypetiami. Jaki jest tego wynik? Nie za duży, przyznam. To wrzuciłem w maju. W maju wtedy mieliśmy 400 użytkowników. Dzisiaj, jak sprawdzałem, jest ich chyba 570. Z około 12 tysięcy wiadomości i nieco więcej lajków. Czyli to nie jest jakiś wielki sukces, jeśli chodzi o zasięg, ale cieszę się z tego, że mam takich bardzo stałych użytkowników. To są ludzie, którzy codziennie, ci sami ludzie, codziennie pytają rowerynkę, czy jest rower gdzieś tam. I to jest bardzo miłe, że wydaje mi się, że może nie dotarłem do wielu, ale kilku osobom na pewno się przydali. Tak wygląda wykres przez ostatnich 8-9 miesięcy użytkowników, więc jak widzicie na samym początku to było tak 150 użytkowników dziennie, a później bardzo szybko to opadło. A teraz jest zima, to w ogóle się nie spodziewam, żeby ludzie często korzystali z tych rowerów. Za to Facebook bardzo mnie chwali za to, że sprawnie odpowiadam na wszystkie wiadomości moich użytkowników poniżej jednej minuty. Zgaszek odpowiedzi 100%. Kurde, jestem botem, super. W ciągu ostatnich 9 miesięcy 3 razy rowerynka przestała działać, ale nie dlatego, że ktoś ją zepsuł, tylko w jednym przypadku zapomniałem przedłużyć certyfikatu SSL. W drugim przypadku, i to się oczywiście jak na złość stało w przeddzień mojej prezentacji w Katowicach, Facebook zaczął jako spam flagować wiadomości, które zawierały linki do Google Maps. Nie wiem, czy to jest jakaś polityczna rozgrywka, czy o co chodzi, ale w efekcie za każdym razem, kiedy próbowałem wysłać użytkownikowi te mapki z lokalizacją rowerów, to było tagowane jako spam i nic się nie działo, więc musiałem zmienić szybko na Binga, które na razie działa. A trzeci raz, kiedy wywaliła się rowerynka, to wtedy, kiedy źle skonfigurowałem log rotate i stworzyłem 300 tysięcy plików, które miały wszystkie po 0 kilobajtów, łącznie zajmowały 20 gigabajtów na moim serwerze i zapchały całkowicie serwer. Tak to wyglądało w przybliżeniu. Więc kolejna nauczka, że może się wytykać jak nie umiem. I tyle. Zrobiłem rowerynkę. Jeżeli działa w Poznaniu, działa w wielu miastach w Polsce. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to skorzystajcie i powiedzcie mi, co myślicie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Czy jest jakieś pytanie tak szybko, czy pogadamy później? Ja będę miał, ale później. Dobrze, to zapamiętaj. To pytania potem na WordCampie. Dzięki. Dobra, dzięki wielkie Stasiu za prezentację. Dobra, no to teraz zrobimy sobie sekundę przerwy, żeby kolejny prelegent